zaprasza Kinga Jamioła. Zaczynamy raport, witam Państwa i zapraszam. A serwis zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji. Kolejne wybuchy w KWK Pniówek, akcja ratownicza wstrzymana. CBŚP rozbiło międzynarodowy gang. W raporcie także dramatyczny pościg ulicami Gliwic. To był niespokojny wieczór w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Wczoraj wieczorem doszło tam do kolejnych wybuchów. Wskutek jednego z nich 8 ratowników trafiło do szpitali. KWK Pniówek w Pawłowicach. To tutaj w czwartek wieczorem doszło do kolejnego wybuchu. W jego strefie znajdowało się 10 osób. Większość z nich trafiło do pobliskich szpitali, m.in. w Wodzisławiu czy Rybniku. Łącznie wieczorem miało miejsce 7 wybuchów, 6 pozostałych już po wydostaniu wszystkich osób z zagrożonego rejonu. Po zdarzeniu na miejsce udał się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który przedstawił więcej informacji o tym groźnym zdarzeniu. Doszło do kolejnego wybuchu. Podczas wycofywania się już ratowników, co spowodowało i następstwem tego część tych górników odniosła obrażenia. 8 osób znajduje się w tej chwili w szpitalach w województwie śląskim. Najciężej ranna osoba została przetransportowana helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Ochojcu. Podano również informację, że żaden z poszkodowanych ratowników nie ma poparzeń. Rodziny wszystkich poszkodowanych pracowników biorących udział w akcji zostały natychmiast poinformowane o zdarzeniu. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że stan niektórych poszkodowanych był na tyle dobry, że sami informowali podczas przejazdu do szpitali swoje osoby najbliższe, czyli żony, rodziny, o stanie. Także to poświadcza i potwierdza, że te urazy nie są na tyle poważne, żeby zagrażały życiu tych pracowników. O kwestiach technicznych dotyczących tego groźnego zajścia opowiedział zaś Arkadiusz Frymarkiewicz, kierownik sztabu akcji ratunkowej w KWK Pniówek. Mieliśmy zastęp, który wydłużył lutnię do długości 100 metrów. Zbadał parametry atmosfery, jaka tam jest. Widoczność była dobra i później po wydłużeniu lutnociągu o 10 metrów parametry zaczęły się drastycznie zmieniać, więc dostali rozkaz, żeby wycofać się do bazy. I w trakcie wycofywania się do bazy nastąpił wybuch. Później ci ratownicy, te dwa zastępy, przybyły na bazę ratowniczą. Tam zbadał ich lekarz i wydał ich na powierzchnię, tu do punktu, gdzie zostali zbadani. W nocy podjęto również decyzję o wstrzymaniu wszelkich działań do czasu ustabilizowania się atmosfery w rejonie ściany N6. Sztab kryzysowy działający przy KWK Pniówek podjął decyzję o zaprzestaniu poszukiwań 7 górników. Według prezesa JSW Tomasza Cudnego wejście na ten teren będzie możliwe niestety dopiero za kilka miesięcy. W związku z kolejnymi wybuchami metanu w kopalni KWK Pniówek postanowiono o odstąpieniu od akcji ratowniczej w celu wydobycia 7 górników. Akcja ratownicza będzie prowadzona w celu zaizolowania obszaru rejonu kopalni, żeby nie zagrażał funkcjonowaniu ludzi w innych częściach zakładu. Jest to bardzo trudna decyzja. Do dnia dzisiaj, do teraz od 19:40 ratownicy w bazie, która została bardzo daleko odsunięta od strefy zagrożenia, odczuli 7 wybuchów. My musimy przede wszystkim ustabilizować sytuację wentylacyjną. Ta sytuacja wentylacyjna jest dzisiaj bardzo trudna, bardzo trudna. W związku z tym my nie możemy w tej chwili, ratownicy zawsze, w każdej sytuacji idą, można powiedzieć, na krawędzi po prostu przepisów i po prostu ogromnego ryzyka. Natomiast my musimy stworzyć im warunki tej dobrej, bezpiecznej pracy. Doszliśmy, przekroczyliśmy 100 metr, za każdym razem wycofywanie, bo ci, którzy faktycznie ulegli wczoraj wpływom tego podmuchu, to byli wycofani po kolejnej dokładce, czyli zachowywali się tak, jak to było i w momencie
mimo stabilizacji tych prądów powietrza, które tam były przy prowadzonej akcji, nastąpiło znowu kolejny wydmuch. W pierwszej kolejności o zakończeniu akcji poinformowane zostały rodziny poszukiwanych górników. W ręce CBŚP wpadła międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza. Jej członkowie produkowali metamfetaminę. Mieli oni zdobywać na terenie Polski hurtowe ilości tabletek zawierających efedrynę, a następnie w Czechach z uzyskanego prekursora produkowano narkotyki. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami z Republiki Czeskiej NPC w Ostrawie pod nadzorem odpowiednio Prokuratury Okręgowej w Katowicach i Prokuratury Okręgowej w Ostrawie przez wiele miesięcy ustalali sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej. Z ich informacji wynikało, że członkowie gangu najczęściej w Polsce zdobywali hurtowe ilości tabletek zawierających efedrynę, a następnie w Czechach z uzyskanego prekursora produkowano ten narkotyk. Uderzenie w grupę zostało przeprowadzone niemal równolegle w Polsce i w Czechach. Na terenie województwa śląskiego policjanci zapobiegli transakcji zakupu tabletek zawierających efedrynę i zatrzymali dwie osoby. Przedmiotem handlu miało być 120 tysięcy tabletek z efedryną, które zostały zabezpieczone. Podczas akcji policjanci przejęli także broń palną i ponad 100 tysięcy złotych w różnej walucie. W tym samym czasie funkcjonariusze NPC Ostrawa zatrzymali w Czechach 8 podejrzanych o udział w gangu, likwidując przy tym 2 laboratoria, w których były 2 kompletne linie służące do produkcji metamfetaminy. W Gliwicach młody mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. Taranując nieoznakowany radiowóz, pomknął dalej, gdzie spowodował kolizję z innym pojazdem. Na domiar tego gliwiczanin ranił się nożem. Kierujący poruszający się ulicą Pszczyńską w Gliwicach musieli liczyć się z utrudnieniami. Policjanci próbowali zatrzymać podejrzanego mężczyznę. Kierowca zamiast zatrzymać się przyspieszył, po czym celowo uderzył i zepchnął nieoznakowany radiowóz. W tym czasie kierował jedną ręką, w drugiej trzymał nóż, który przykładał sobie do szyi. Nie panując nad autem, uderzył w samochód marki BMW. Ta kolizja uniemożliwiła mu dalszą jazdę. Jednak to nie był koniec policyjnej akcji. Gdy podbiegli do tego mężczyzny, który wysiadł z samochodu, policjanci, ten zakrwawiony już machał do nich, wymachiwał i szedł w ich stronę z nożem. Zaistniała konieczność użycia tasera. Tutaj policjant po ostrzeżeniu oddał taki strzał, mężczyzna upadł, jednak z uwagi na jego posturę, bo to prawie 1,90 m wzrostu, wyrwał sobie te elektrody i uciekł na pobliską posesję. Przeczesano ogródki i znaleziono pod jednym z drzew leżącego, przykrytego metalową taczką tego zbiegłego mężczyznę. Policjanci stwierdzili, że jest on zakrwawiony, jego życie jest w niebezpieczeństwie. Przystąpili do akcji ratunkowej. Sprawa zostanie zbadana. Podczas działań pościgowych nikt poza zatrzymanym nie doznał obrażeń. Już tylko garstka uchodźców wojennych przyjeżdża do województwa śląskiego. Bez względu na liczbę, każdy obywatel Ukrainy nadal może liczyć na pomoc, tę na katowickim dworcu czy w punkcie recepcyjnym. W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy, że znacznie mniej uchodźców rzeczywiście przybyło do naszego województwa. Zresztą te same święta pokazały, że przez te 3 dni raptem po 20 osób skorzystało z naszego punktu recepcyjnego. Kilkoro raptem osób zostało przewiezionych do miejsc zakwaterowania. No, także to pokazuje, że znacznie mniej, ale to nie znaczy, że ta sytuacja się nie zmieni. A zmienić może się w każdym momencie, bo na terenie Ukrainy nadal jest bardzo niespokojnie. My jesteśmy oczywiście w stanie również zagwarantować i miejsca zakwaterowania tutaj w województwie śląskim. Obecnie blisko 92 tysiące uchodźców ma już nadanych numer PESEL w województwie śląskim. Połowa z tego to dzieci, czyli głównie widzimy, że matki z dziećmi przybywają do naszego województwa. Każdy obywatel Ukrainy, który przyjeżdża do Katowic, może skorzystać z pomocy oferowanej na dworcu w Katowicach. Może także znaleźć pierwsze schronienie w punkcie recepcyjnym. Punkt recepcyjny główny na placu Sejmu Śląskiego, gdzie trafiają osoby, które nie mają gdzie się podziać, czyli przyjeżdżają do Katowic, wysiadają na dworcu, tam mogą skorzystać z punktu informacyjnego. Jeżeli nie mają miejsca zakwaterowania, trafiają do punktu właśnie recepcyjnego na placu Sejmu Śląskiego, a stamtąd, jeżeli potrzebują gdzieś stałego miejsca pobytu, strażacy przewożą ich busami. Śląski Urząd Wojewódzki wypłacił 17 milionów złotych gminom. To środki, które są przekazywane tym osobom, które przyjęły uchodźców wojennych pod swój dach.
Jechał z bronią i ogromem pieniędzy po pijaku. W ręce jastrzębskich policjantów wpadł pijany konwojent. To miała być kontrola, jakich wiele. Policjanci z jastrzębskiej drogówki na ulicy Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju zatrzymali do kontroli drogowej Peugeota, w którym jechali trzej pracownicy konwojujący pieniądze. Kiedy podeszli do mężczyzny, okazało się, że jest to konwojent razem z innymi dwoma kolegami, którzy przewożą pieniądze. W trakcie badania niestety okazało się, że mężczyzna ma 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 48-latek niestety miał także przy sobie broń palną ostrą, co stwarzało zagrożenie dla innych osób. Na miejsce przybył szef ochrony, który zabezpieczył broń palną. Mundurowi zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. 48-latek musi liczyć się także z cofnięciem pozwolenia na broń oraz licencji pracownika ochrony mienia. Tychy to miasto, które hokejem stoi. Choć mogą pochwalić się nowoczesnym obiektem do gry w hokeja na lodzie, to okazuje się, że lodowisko nie wystarcza. Dlatego miasto planuje budowę kolejnego. Stadion zimowy w Tychach to nowoczesny obiekt, na którym rozgrywane są mecze hokejowe na lodzie. Kibice będą mieli okazję odwiedzić stadion zimowy podczas Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej B, które odbędą się w dniach od 26 kwietnia do 1 maja, kiedy to biało-czerwoni powalczą o awans. Ten obiekt jest w Światowej Federacji znany, na nim się odbywały m.in. właśnie już Mistrzostwa Świata U20 mężczyzn, również grała Liga Champions League hokejowa. Choć Tychy hokejem na lodzie stoją, a lodowisko jest chlubą miasta, to okazuje się, że stadion zimowy niestety nie wystarcza. Obiekt jest bardzo ładny, nowoczesny, ale też nie wystarcza, bo tych drużyn, które trenują w hokeja, zwłaszcza młodzieżowych, jest tyle, że lodowisko tętni życiem od 6 rano, czasami do 1 w nocy. I podjęliśmy decyzję o budowie drugiej tafli, drugiego krytego lodowiska. Jesteśmy na etapie przygotowania projektu. Jeszcze w tym roku, w pierwszym półroczu, chcemy ogłosić przetarg, także myślę, że za 2 lata będziemy mogli mówić o tym, że chyba jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które ma 2 profesjonalne kryte lodowiska. To będzie szansa na organizację kolejnych światowych imprez w mieście. Bardzo nam zależy na tym, aby w hokeju utrzymywać ten najwyższy poziom. Rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej oficjalnie dokonał otwarcia mieszkania dla seniorek przy ulicy Chrobrego. Przypomnijmy, że w tak zwanym loku chronionym zamieszkają 4 samotne seniorki 60+, które dzięki prowadzonej na miejscu pracy socjalnej mogą nabyć kompetencje pozwalające im na pełne usamodzielnienie. Powracamy do tematu mieszkania chronionego dla seniorek, które powstało w Rybniku przy ulicy Chrobrego. Rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej oficjalnie zaprezentował to miejsce. Jest ono dostosowane przede wszystkim do osób chorych, niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. Było zainteresowanie, telefony są nadal, dzwonią same seniorki zainteresowane, dzwonią sąsiedzi od takich osób, które wiedzą, że takiej pomocy potrzebują. Te panie, które będą tutaj najpierw, one pokażą, że warto, że trzeba i myślę, że takie inicjatywy jeszcze się na pewno pojawią. Mieszkanie składa się z dużego salonu z kuchnią oraz 2 sypialni. W każdej z nich są 2 miejsca dla pań. Oprócz tego rzecz jasna łazienka oraz garderoba. Z mieszkania można wyjść również na taras. Dla pań dostępna jest również piwnica, w której mogą sobie one przechowywać potrzebne rzeczy. Inicjatywa wzięła się z dyskusji na temat smogu, co może być zaskakujące, ale mówimy w Rybniku o czymś takim jak wdowie domy. Mamy sporo pań, które mieszkają same w budynkach, które mają, nie wiem, 200 metrów kwadratowych, mają problemy ze termomodernizowaniem tych budynków, mają problemy z zakupem opału. Zresztą te problemy ze względu na ceny energii będą narastały i to jest takie wyjście naprzeciw. My też planujemy takie warsztaty integracyjne dla tych pań z psychologiem. Będzie też osoba, ja będę dostępna cały czas dla tych pań według ich potrzeb. Będzie też pani, która będzie przychodziła tutaj minimum 3 godziny dziennie pomóc w zakupach, sprzątaniu czy chociażby wyjściu na zewnątrz. Magistrat nie wyklucza, że takich miejsc w mieście powstanie więcej. Jedno z nich może nawet powstać w budynku przy ulicy Halera. W raporcie teraz czas na informacje z kraju i ze świata. Przygotowała je dla Państwa Martyna Nowicka-Wilk. Watykan oczyścił zarzutów kardynała Dziwisza. Komisja Watykańska nie dopatrzyła się zaniedbań ze strony kardynała Stanisława Dziwisza i nie znalazła dowodów tuszowania przez niego przypadków pedofilii.
jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia między Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej a kontrolerami ruchu lotniczego, to od 1 maja będziemy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w podróżach samolotami. Policyjną interwencją zakończyła się niebezpieczna zabawa dwojga młodych ludzi na wiadukcie nad trasą ekspresową S3 w pobliżu Świebodzina w województwie lubuskim. Chłopak z dziewczyną postanowili przespacerować się po łukowym dźwigarze konstrukcji, nie bacząc na duże ryzyko, że w każdej chwili mogą spaść. Ponad 21 tysięcy żołnierzy i blisko 1000 czołgów stracili Rosjanie. Tylko w ciągu ostatniej doby zniszczono kolejne 3 rosyjskie samoloty. Śmigłowiec i 9 dronów. Siły rosyjskie straciły od dnia wojny także ponad 2000 transporterów operacyjnych, 176 samolotów, 8 okrętów oraz 69 systemów obrony przeciwlotniczej. Tutaj kończymy raport. Kolejne wydanie serwisu w poniedziałek. Jeszcze dziś zapraszam Państwa na powtórkę porannego specjalnego wydania programu Gość Dnia, a w nim informacje z wydarzeń na terenie KWK Pniówek. Dobrego weekendu Państwu życzę. Za dziś dziękuję. Do zobaczenia.